Cześć, jestem Kasia z Nord.pl. Pokażę, jak wymienić generator i skrofinka w kuchence gazowo-elektrycznej. Do tego celu użyję śrubokrętu krzyżakowego, śrubokrętu płaskiego. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amica. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz opróżnij komorę piekarnika. Generator zamocowany jest na zatrzaskach od wewnętrznej strony blachy tylnej. Demontaż generatora i skrowinka rozpoczynam od wciśnięcia go do środka kuchenki. Aby zdemontować tylną blachę piekarnika, należy odkręcić cztery śrubki mocujące. Wyciągam blachę, kieruję ją nieznacznie ku dołowi i ściągam przewody. Pamiętaj przed odłączeniem przewodów opisać je lub zrobić im zdjęcie. Głównym zadaniem generatora i skrowinka jest zapewnienie działania i skrowinka przy palniku. Podłączam konektory. Teraz podłączę przewody do gniazda zasilającego. Mocuję generator i skrowinka na blaszce tylnej kuchenki. Nakierowuję blachę na kanał wentylacyjny i przykręcam śrubki. Po zakończonej naprawie mogę podłączyć kuchenkę do prądu. Jeżeli nie jesteś pewien, czy sam sobie poradzisz z tą wymianą, lepiej skontaktuj się z serwisem w Twojej okolicy. Pamiętaj, że niektóre naprawy bezpieczniej zlecić fachowcom.